tworzyć nowe możliwości i nie bać się tego, że my czegoś nie możemy. Piotr Harasim w naszym studiu, Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, zacznijmy od bardzo dobrej dla Was wiadomości. Od podziękowań od warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, który też wyraził uznanie za Wasz udział w projekcie pod nazwą Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Powiedzmy coś więcej o tym projekcie. To bardzo ciekawy projekt, który mówi o tym, iż należy dać wsparcie szkole ogólnodostępnej przez specjalistów, którzy są zatrudnieni w placówkach specjalnych. To jest taka ogólna intencja tego projektu. Tych centrów w Polsce jest na razie 16. I no oczywiście, że bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy ten konkurs, ponieważ to była formuła konkursowa i mieliśmy pomysł na to, oczywiście zgodnie z modelem, który wcześniej był przedstawiony. I dzisiaj tak naprawdę po 4 miesiącach już wdrożenia projektu, już działania, mamy bardzo dobry odbiór, bo nasza specjalistyczna kadra zatrudniona w ZPE najpierw wykonała takie badanie pogłębione w szkołach, diagnozę pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych, które są objęte projektem, a to jest 7 szkół. Jedna szkoła z poza Olsztyna, jest to szkoła podstawowa w Rusi, i 7 szkół w Olsztynie, to jest przedszkole miejskie numer 19, szkoła podstawowa numer 12, numer 13, numer 33, branżowa szkoła oraz 5 liceum ogólnokształcące, czyli na każdym poziomie edukacji mamy szkołę, tam dajemy już bardzo indywidualne wsparcie nauczycielom, rodzicom, uczniom, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami szkół. To jest bardzo ciekawy projekt i ten pilotaż ma służyć temu, by na stałe do prawa oświatowego weszło działanie specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. To jest transfer wiedzy specjalistów do szkół ogólnodostępnych, ale to, co ja widzę i mój zespół, to również jest transfer w drugą stronę. Czyli my uczymy się od szkół ogólnodostępnych i na tym polega wartość dodana tego projektu również. Panie dyrektor, wasi podopieczni rozwijają talenty, uczą się zawodów, odnoszą ogólnopolskie sukcesy. W czym tkwi siła Zespołu Placówek Edukacyjnych? Co stoi za sukcesami właśnie uczniów, sukcesami waszych pracowników? Ja myślę, że to jest takie myślenie o tym, jak dobrze przekazać wiedzę. To jest stała dążność do tego, żeby poszukiwać nowych form, rozwiązań, nie tworzyć nowe możliwości i nie bać się tego, że my czegoś nie możemy. Jak dowodzi praktyka 20-letnia, w zasadzie możemy wszystko, bo przecież stajemy do konkursów, gdzie nie ma oznaczenia, że jest to konkurs tylko dla szkół specjalnych. My z uczniami zdobywamy wszystko, co możliwe i nie stawiamy barier. Często te bariery są w naszych głowach. Muszę powiedzieć o pracownikach Zespołu Placówek Edukacyjnych, nie tylko o nauczycielach, o wszystkich pracownikach. To ludzie z pasją, z misją, talentem i zaangażowaniem. W momencie zakładania, tak, to było kilkadziesiąt osób, teraz jest ponad 300. To było 30 osób. Czy da się krótko powiedzieć, jak w tym czasie zmieniła się ta placówka? Nie mamy da się. Kilka minut, ale krótko, krótko. Zmieniła się zarówno pod względem jakby tutaj infrastruktury, bo się rozbudowała, to zacznę od takich technicznych rzeczy. Zmieniła się, bo przecież było tylko najpierw przedszkole i przedszkole specjalne, potem szkoła podstawowa, jak nasi uczniowie rośli, to założyliśmy gimnazjum, potem szkołę przysposabiającą do pracy, a w ostatnich latach liceum ogólnokształcące. I to wszystko powoduje, że ta placówka spełnia formę pewnego systemu
w którym uczniowie, rodzice, dbamy o to bardzo, dobrze się czują i dzięki temu mają możliwości do rozwoju. Jaką drogą chce podążać zespół placówek edukacyjnych w Olsztynie? Zawsze drogą nowości. Pani, co jest pani marzeniem, jeśli chodzi o przyszłość tej placówki? Z marzeniami jest tak. Zawsze warto marzyć. W edukacji najważniejsze jest to, i to zawsze jest moje marzenie od lat, żeby każdy uczeń osiągnął maksimum swoich możliwości, zarówno w życiu takim edukacyjnym, ale też społecznym, bo to jest niezmiernie istotne i to trzeba zawsze równoważyć. No i moim marzeniem, takim już trochę może pozaplacówkowym, jest uzupełnienie tej całej sieci, bo przecież jest zespół placówek, są warsztaty terapii zajęciowej, to jest też część naszej organizacji. To są mieszkania chronione dla tych, którzy już, no, że tak powiem, całkowicie urosną, czyli będą dorośli. Tak, to jest to marzenie domów Modrak i dalej ono jest moim marzeniem, będę do niego dążyła wraz ze swoim zespołem. I życzymy spełnienia tych marzeń. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Agnieszka Jabłońska, dyrektor zespołu placówek edukacyjnych w Olsztynie, była państwa i moim gościem. Piotr Harasim, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.